Witajcie kochani w live! Ie. Dajcie znać, czy mnie widać i słychać. Podepnę sobie mikrofon, żebyśmy się trochę lepiej słyszeli. Ale powiedzcie, czy mnie słychać, bo czasami to jest tak, że jak podepnę sobie ten mikrofon, to już mnie na przykład nie słychać, bo jest źle podpięty. Zdarzyło mi się nagrać film. Na YouTube nagadać się 15 minut, i później okazało, że no nie, nie nagrał się dźwięk. Ja nie wiem, z tego przypiąć. Więc dajcie znać, czy mnie e, słychać. Może widać, wiem, nałożyłam sobie taki piękny filtr, przez co człowiek nie musi się zastanawiać, czy się malować, czy nie. Fajne są te takie patenty teraz, że spóźniona. Tak, kochani, trochę się spóźniłam, no nawet, no dość. O, słychać mnie, no to myślę, że możemy sobie powoli zaczynać. Ja Wam powiem, o czym dzisiaj rozmawiamy. Um, ja mam, że gdzieś ten mikrofon indziej zainstalował, bo mi tu pod szyją przeszkadza. Także chwila. Trochę zakłóceń. Tylko, tylko wyciągnę. Czy wszystko tu przytnę, to mi nie będzie przeszkadzał. Tak, o. Tak będzie lepiej. Słuchajcie, dzisiaj porozmawiamy na ten temat, który. Udostępniłam dla Was na, na Instagramie w postaci posta, i to był temat związany z wypadaniem włosów, powiedziałam też na temat brwi, że brwi wypadają od niedoczynności tarczycy i powiedziałam na temat snu, pokazywałam się w okularach moich takich żółtych i pytałam się, kto zna, kto słyszał o tych okularach i. Mm, czy wiecie coś na temat niebieskiego światła. Ciekawe jest w sumie to, że mm, dużo osób, które mnie tutaj obserwuje, jest raczej świadomych już takich rzeczy, więc wydawało mi się to jakby totalnie oczywiste. O, okazało się, że 50% osób nie słyszało o czymś takim jak okulary, jak niebieskie światło, więc mamy sobie o czym porozmawiać. I to są takie yy, jakby... <laughs> mm, przepraszam. Jakby takie trzy... Główne tematy, czyli porozmawiamy sobie o tym, dlaczego kobietom wypadają włosy, ale chciałabym porozmawiać tylko i wyłącznie w kontekście e, hormonów męskich, androgenicznego wypadania włosów. Nie będę tutaj poruszać tematu wypadania włosów e, u mężczyzn, więc zajmiemy się tutaj wypadaniem włosów u kobiet, i będę mówić właśnie w kontekście hormonów męskich co badać, bo być może nikt na to u Was nie zwrócił uwagi. Być może, że wiecie, dziewczyny szukacie problemu na przykład w pierwiastkach, w minerałach, mogłyście słyszeć, że niski poziom ferrytyny i tak dalej. No ale okazuje się, że jednak dość częstą przyczyną, już w szczególności w wieku tak około 40 lat, to nawet do 50% może być, jest łysienie androgeniczne. I myślę, że rzadko diagnozowane, że często jak idziecie do trychologa czy lekarza, szukacie, no to nic nie wychodzi. Robimy badania i też takie subtelne przekroczenia. Trafiłam też na genialny artykuł i też o tym chciałam z wami porozmawiać. Więc dzisiaj ten temat. On na pewno troszkę zahaczy też o PCOS i o insulinooporność, o Hashimoto, o tarczycę, no bo jest to powiązane ze sobą. Drugim tematem będą brwi, ale to już jakby się będzie wiązało z tym pierwszym. No i trzecim głównym tematem będzie sen, ale tutaj właśnie chciałabym powiedzieć o jakości, jak badamy jakość snu, jakie to ma znaczenie, o ciekawych przypadkach i, i o właśnie o niebieskim świetle i o tych pomarańczowych okularach. Także jestem przekonana, że live będzie bardzo ciekawy. Oczywiście na koniec zapiszę ten live, on będzie dostępny na Instagramie przez 24 godziny. A później już teraz tak właśnie jak postanowiłam robić, udostępniam wam go później na YouTube, tak samo jak ten poprzedni live, który dotyczył antykoncepcji, wazektomii. Dostałam od was niesamowitą ilość wiadomości. Dziękuję wam za to wszystko, kobiety, jesteście niesamowite. Że temat był ważny, i pomimo, że widzę, że na YouTubie jest konieczność blokowania pewnych komentarzy, ponieważ panowie nie przebierają w słowach i tak myślę, że na co dzień też tak jest. Wiecie, pewnie macie takie sytuacje, że mężczyźni niekoniecznie do, do, do tego podchodzą z entuzjazmem, że jest to temat nieodwracalny, i tak dalej. Natomiast ja też o jak to mi mówiłam, w kontekście tych osób, które już, że tak powiem, osiągnęły pewien wiek, mają. Określone postanowienia, nie chcą mieć więcej dzieci i wiesz, jak postanawiasz w wieku około 40 lat, że no koniec, warsztat do robienia dzieci został zamknięty, to jakby sobie tak pomyśleć, nie, że będziesz się zabezpieczać jeszcze antykoncepcją hormonalną kolejne. No, nie wiem, 20 lat, tak, bo, 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 bo tak to może wyglądać, to jednak jest to 20 lat e, trucia się hormonami i wpływania później negatywnie na całą gospodarkę hormonalną. A co za tym idzie? Pamiętajcie wszystkich innych. I to, że kobieta przyjmuje tabletki, terapię hormonalną antykoncepcyjną to nie znaczy, że nie dotyka jej wypadanie włosów na głowie, dlatego że my dostarczamy hormony kobiece, nasz organizm i tak potrafi produkować w tym czasie hormony męskie, no bo jest to dostarczamy czegoś sztucznego, tak, więc zaburzamy sobie tą gospodarkę hormonalną. No ale no i pozwólcie, że dzisiaj właśnie live będzie tylko na te trzy tematy, uważam, że niezwykle istotne tematy. Więc, jeżeli uważacie, że istotne i że ktoś powinien jeszcze to obejrzeć, to udostępnijcie tą transmisję u siebie na Facebooku czy na Instagramie, żeby więcej osób mogło tutaj dołączyć. Ewentualnie oznaczcie jakieś osoby albo zaproście, żeby dołączyły. I tylko na tym się skupimy: na, na tym i aż. Nie wiem, czy to nam nie zejdzie za 40 minut, może nawet godzinka jeśli chodzi o to i chciałabym, żebyście tylko w tych trzech tematach zadawali mi pytania, więc zacznijmy sobie, może ja sobie zrobiłam notatki, żeby nie popłynąć w, w tych najważniejszych punktach, bo mam tendencję do odpływania z tematami, e, więc zacznijmy od, od tego łysienia androgenicznego. Wiecie, co jest ciekawe, że wydawałoby się... bo jeżeli trafia do mnie, trafiają do mnie pacjentki, to ja jednak bardzo często słyszę, że im wypadają włosy. I, I jest to problem bardzo, bardzo powszechny. Ja wiem, że bardzo powszechne dzisiaj jest również Hashimoto, niedoczynność tarczycy i może być to kwestia subklinicznego, subklinicznej niedoczynności tarczycy. Natomiast niedoczynność tarczycy, jeżeli ona jest diagnozowana tylko i wyłącznie na podstawie TSH, a jednak często tak antykronolodzy diagnozują, co jest absolutnie, no, bez sensu, no, bez sensu, bo TSH jest hormonem przysadki mózgowej, to my, diagnozując TSH, wiemy ni mniej, ni więcej, że nasza przesadka mózgowa pracuje w sposób nieprawidłowy. Więc, jeżeli tak jest, to również nasza przysadka może wysyłać nieprawidłowe sygnały do naszych nadnerczy, a nadnercza produkują hormony męskie. THEAS czy androstendion, to są te hormony, które będą powodowały również wypadanie włosów u kobiet. I okazuje się, że to łysienie na tle androgenicznym, to są badania z 2014 roku, wiecie, nie, to się mogło zmienić, bo mi się wydaje, że dzisiaj mamy epidemię, plagę tego. I zresztą jak sobie tak czasami popatrzycie, pewnie jak się kobiety schylają, to widać jak duże prześwity są u kobiet na... E, Ktoś się pyta, jaki jest temat przewodni live'a. Kochani, no, za, no nie będę się już powtarzać. Odtwórzcie sobie później od początku. Kto teraz dołączył, to na pewno za chwilę usłyszy. A jeżeli za, pojawią się takie pytania, to prośba od uczestników, żebyście e, pomogli i odpowiedzieli, jaki jest temat przewodni live'a, żeby osoby, które dołączają, mają pytania, żeby się nie poczuły zagubione tutaj. Mm, wiecie, i okazało się, że tak jak mówię, to są badania z 2014 roku, że 12% przed 29 rokiem kobiet cierpi na łysienie androgeniczne, a około 49 roku to jest 25% i około 70 roku życia to jest 50%. I teraz może nam się wydawać, nie, że kobiety, które już są po menopauzie, no jak? w jaki sposób hormonalnie wypadają włosy. Pewnie są stare, pewnie mają niedobory i tak dalej. I powiem Wam, że to mnie osobiście też zaskoczyło, że kobiety w okolicy 70, które powinny, e, teoretycznie już nie powinny mieć żadnych problemów z hormonami, właśnie doświadczają w 50% łysienia na tle androgenicznym. Okazuje się, że około 44% kobiet już w takim wieku podeszłym nie będzie miało problemu z wypadaniem włosów. Wszystkie pozostałe będą miały z tym problem. No i wróćmy sobie do, do, do tych nadnerczy, tak? Więc jeżeli już coś jest z tarczycą nie tak, jeżeli masz nadwagę, jeżeli cierpisz na insulinooporność, jeżeli cierpisz na niedoczynność tarczycy, to prawdopodobieństwo, że będą ci wypadać włosy jest nawet 70%, tak? Czyli mamy z jednej strony mamy te 12% kobiet przed 29 rokiem życia i to są badania z 2014 roku, ale już dzisiaj wiemy, że przecież ja nie wiem, czy co druga, co trzecia, czy co czwarta kobieta cierpi na niedoczynność tarczycy albo subkliniczną niedoczynność tarczycy. Jeżeli TSH się podnosi powyżej 2,5, to już możemy mówić, że no, coś jest nie tak, nasza przysadka mózgowa pracuje niewłaściwie. Oczywiście, dla pełnego obrazu sytuacji trzeba oznaczyć FT4 i FT3, żeby zobaczyć, czy faktycznie jest problem z tarczycą, bo. To, że TSH jest podwyższony, to oznacza tylko, że przysadka mocniej stymuluje naszą tarczycę, a czy masz niedoczynność tarczycy, to będzie widać de facto po hormonach T4 i T3. No tutaj jeszcze wchodząc tak głębiej to i odwrócone T3, bo może się okazać, że masz prawidłowe poziomy hormonów, a jednocześnie odwrócone T3 jest podwyższone, co oznacza, że Twój organizm nie słyszy aktywnego T3. Ale wracając do tych hormonów męskich. Myślę, że tutaj brakuje specjalistycznej diagnostyki. Myślę, że tutaj brakuje takiego szerszego podejścia lekarzy, endokrynologów, którzy powinni zbadać u każdej kobiety. Jeżeli mężczyźni chcą się diagnozować, to również te hormony też diagnozują oczywiście, ale jeżeli kobieta chciałaby, to bardzo często widzę, że kobiety mają badane hormony żeńskie, tak? LHFSH, bada się estradiol i no i jakby to wszystko, no jeszcze czasami testosteron, to co absolutnie trzeba zbadać w kontekście łysienia androgenicznego u kobiet. To jest również DHT, czyli dihydrotestosteron, ten aktywny testosteron, który mocno oddziałuje na cebulki włosa. To jest również DHAS i to jest również androstendion. I teraz DHAS i androstendion są produkowane przez nadnercza. Więc jeżeli nadnercza nieprawidłowo pracują, jeżeli dostają niewłaściwe sygnały, tak, to będą produkować niewłaściwą ilość hormonów. No ale tutaj może być jeszcze kwestia DHT. Czyli tego dichydrotestosteronu, który u kobiet z androstendionu się przekształca. No i może być tak, że ty masz w normie androstendion, ale ta norma przekształca się nadmiernie w dihydrotestosteron. I teraz powodów, dla których Twój organizm będzie niewłaściwie reagował, jest kilka. Po pierwsze, nadmierna konwersja, czyli no tak jak mówimy przy tarczycy, tak? że Problem z niedoczynnością tarczycy może wynikać z tego, że jest niewłaściwa konwersja. Czyli ty możesz mieć prawidłowe hormony tarczycy, ale jest niewłaściwa konwersja. Tak samo możesz mieć właściwe poziomy androgenów, czyli męskich hormonów, zupełnie w normie, ale się okaże, że w twoim organizmie jest większa konwersja niż powinna być do dihydrotestosteronu i ten dihydrotestosteron oddziałuje na cebulki włosa. Kolejna rzecz, która może być, to jest. Taka genetyczna, i tutaj jest kilka genów, o tym nie będę aż tak głęboko w to wchodzić, mogę Wam też podać artykuł, gdzie możecie sobie więcej przeczytać. Jest też genetycznie uwarunkowana wrażliwość naszych receptorów na androgeny. Tak? Może się okazać, że ktoś bardziej reaguje, a ktoś mniej. I teraz, jeżeli do tej pory wszystko co robiłaś, czy robiłeś, no ale bardziej to chodzi mi o kobiety, że wszystko co do tej pory było robione, czyli masz wyrównaną tarczycę, przyjmujesz hormony tarczycy, przyjmujesz żelazo, kwertyna wróciła do normy, stany zapalne na przykład też się wyrównały, przyjmujesz jakieś suplementy, biotynę i te włosy dalej wypadają, a sprawdzasz sobie poziom androgenów i on teoretycznie jest w normie, to możesz mieć po prostu większą wrażliwość receptorów na androgeny. I wtedy warto by było rozważyć działanie antyandrogenne czyli wdrożenie suplementacji, popracowanie nad stylem życia, który obniża ilość androgenów albo obniża te, tą aktywność. Yy, Enzymów konwertujących do dihydrotestosteronu. Mam nadzieję, że to nie jest zbyt zawiłe, bo chcę, żebyście zrozumieli, że jedno to jest diagnostyka, a drugie to jest to, że trzeba zrozumieć, że jest indywidualna tolerancja. I jeżeli wypadają ci włosy, to zbadaj sobie dihydrotestosteron, testosteron, testosteron wolny, androstendion, DHEAS i zbadaj sobie również, E, poziom e, prolaktyny, bo też może być powiązany z tym, i SHBG, które jest e, globuliną wiążącą hormony. I teraz może się okazać, że teoretycznie hormony masz w normie, ale globulina wiążąca jest na przykład obniżona, co oznacza, że w Twoim krwiobiegu one bardziej oddziałują. I zobaczcie, jakiej mądrej głowy tutaj potrzeba, żeby to wszystko razem do kupy zebrać i wyciągnąć jakieś sensowne wnioski. Bo teraz, jeżeli endokrynolog. Mm, Popatrzy na wyniki, powie, wszystko jest w normie, to jakby dalej stoisz w punkcie wyjścia i zostajesz kurde z niczym. No, kubeł zimnej wody na głowę i po prostu zostajesz z niczym. Pada tutaj pytanie, kolejny raz, a co jeśli włosy nadmiernie rosną? To teraz chcę, żebyście wiedzieli o czymś, że jeżeli włosy u kobiet wypadają nadmiernie na głowie, to bardzo często w parze za tym może iść, nie musi, ale może iść, nadmierny porost włosów u kobiet. W okolicy twarzy, jakieś zgrubienia tych włosów, na przykład na klatce piersiowej, a wyżej niż spojenie łonone, one wchodzą na przykład w okolice pępka, pojawiają się czarne włosy, bądź też nadmierno włosienie na rękach. A I tutaj właśnie mówimy o tym, że to, to się nazywa hirsutyzm, nadmierne owłosienie u kobiet. I teraz, żebyście to dobrze zrozumieli: nadmierne owłosienie u kobiet oznacza nadmierne owłosienie w okolicy: twarzy, wąsik, broda, klatka piersiowa, brzuch, piersi, e, no, czasami plecy, aczkolwiek rzadziej, i czasami takie ciemniejsze włosy na przedramionach. Hirsutyzm, nadmierne włosienie jest związane z tym samym zaburzeniem, z którym jest związane nadmierne wypadanie włosów na głowie. A które kobiety jeszcze mogą tego doświadczać? Okazuje się, że 2 trzecie kobiet, które ma PCOS, jednocześnie doświadcza wypadania włosów, co by się wiązało również z insulinopornością. Czyli można powiedzieć, że 2 trzecie kobiet, które ma Insulinoporność czy ma PCOS, będzie doświadczało wypadania włosów, nie? czyli w praktyce myślę, że będzie to więcej niż te 12%, 12 przed 29 rokiem życia, może to kiedyś było, jednak dzisiaj dużo więcej kobiet cierpi na insulinoporność i na PCOS. O co chodzi z tym PCOS? No, najczęściej, jeżeli masz insulinoporność czy PCOS, Czasami też wtedy, kiedy jest większa waga ciała, otyłość, nadwaga, no a dzisiaj to jest niemal 50% społeczeństwa, to kobiety mają tendencję do wytwarzania nadmiernej ilości androgenów. Oprócz tego, że mają dużo androgenów, mogą mieć równie dobrze dużo żeńskich hormonów, co nie zawsze czyni kobiety mężczyznami. Część kobiet jednak będzie miała taką sytuację, że jej organizm myśli, że jest facetem. Z tego też powodu dochodzi do e, niedojrzewania tych pęcherzyków, do nieuwalniania się, do cykli bezowulacyjnych, czasami zatrzymania się miesiączki, właśnie tego nadmiernego włosienia. Wcale nie musi iść za tym wiecie, większa muskulatura czy, czy jakiś masywniejszy głos u kobiet. Wcale nie. Często właśnie organizm manifestuje w taki sposób, czyli pojawia się nadmiar męskich hormonów. Skąd one się biorą? No one się mogą. Brać, tak jak powiedziałam, z nieprawidłowej pracy przysadki, która nieprawidłowo stymuluje nadnercza, a one na przykład produkują nadmiar dha czy nadmiar androstendionu. Kolejna rzecz to jest nieprawidłowa konwersja. Czasami jest to sprawa indywidualna, czasami jest to sprawa genetyczna, czasami jest to sprawa związana ze stylem życia, czasami jest to sprawa związana z pewnymi niedoborami żywieniowym, żywieniowymi. E, ciężko powiedzieć. E, no, okazuje się, że e, na przykład 40% kobiet, które ma hirsutyzm, czyli ma nadmierne owłosienie, jednocześnie ma podwyższony poziom dihydrotestosteronu. Zobaczcie, jaka trudna diagnostyka. 40% kobiet będzie miało podwyższony poziom dihydrotestosteronu, ale część kobiet, które wcale nie ma podwyższonego poziomu dihydrotestosteronu, będzie miało wypadanie włosów, co będzie związane z tym, że ich komórki są po prostu bardziej wrażliwe na oddziaływanie dihydrotestosteronu, tak? I teraz to, co może powodować Androgeniczne wypadanie włosów, jeszcze raz sobie to podsumujmy. To jest zarówno dihydrotestosteron, to jest również DHEAS, który jest przy górnej granicy. To jest nadmiar androgenu, czyli um, nadmiar androstendionu. To jest również nadmiar testosteronu, to jest również nadmiar testosteronu wolnego, to jest również nadmiar prolaktyny, podwyższona prolaktyna, bo uważa się, że prolaktyna to jest również kwestia często stanów zapalnych, często koreluje również z Hashimoto, z niedoczynnością tarczycy, z subkliniczną niedoczynnością tarczycy. I bardzo często e, prolaktyna to jest kwestia również stanu zapalnego, to jest taki marker stanu zapalnego, no i obniżone SHBG, które również e, jest e, markerem, e, które jest również e, odpowiedzialne za to, że tych więcej tych hormonów po prostu krąży w naszym organizmie. Co mogą nam robić jeszcze te męskie hormony? Tak jak powiedziałam, u kobiet nadmierną włosienie w pewnych częściach ciała, wypadanie włosów na głowie, trądzik, moje panie drogie, trądzik. To jeżeli tu się coś na brodzie robi, to jest bardzo często kwestia, kwestia tarczycy, tak? niedoczynność tarczycy, Hashimoto, subkliniczna niedoczynność tarczycy, gdzie mam wrażenie, że hormony są w normie. Cała reszta, ale również i na brodzie może być związana z nadmiarem męskich hormonów, tak? czyli androgeny. E, dlatego też, zauważcie, pewnie doświadczyłyście tego, odstawienie tabletek antykoncepcyjnych wiąże się z tym, że momentalnie pogarsza się stan cery i po prostu pryszcze pojawiają się wszędzie. E, zresztą jak popatrzymy na mężczyzn, którzy różne środki se wszczykują, oni też często mają... Trądzik niestety, nie? Na całym ciele, nawet na rękach. Więc jeżeli doświadczasz czegoś takiego, że wyskakują Ci pryszcze w różnych częściach ciała, to jakby prawie, że z graniczącą pewnością możemy powiedzieć, tak, to jest problem androgenów. I nawet jeżeli okaże się, że one w normie wychodzą, to Twoje ciało jest bardziej wrażliwe. Albo przy tym poziomie androgenów Ty masz takie dolegliwości. Więc później się wdraża... Suplementację yy, i ocenia się poziom androgenów, i wtedy widzisz, jak Koreluje stan twojej skóry, stan twoich włosów z poziomem androgenów, i po pewnym czasie nauczysz się tego, że dla twojego organizmu taki poziom androgenów jest w porządku. Wiecie, ja już nie raz słyszałam na jakichś różnych dziwnych wykładach, że kobiety to DHA powinny mieć wysoko, bo jak mają wysoko, to mają duży poziom motywacji i w ogóle jest super. I w sumie to można sobie kupić suplementy z DHA. I teraz u niektórych osób one działają cudownie, no, będzie pięknie jak w niebie, nawet podniosą nam rzeczywiście nastrój, energię, motywację, super. U kobiet nawet może się pojawić powrotnie libido. No tak, ale często za tym pójdzie również przetłuszczająca się skóra na twarzy, przetłuszczająca się skóra włosów, łojotok, nadmierne włosienie. Kochani, to jest tak indywidualne, tak indywidualne, że jeżeli my chcemy powiedzieć o tym, że. Jako pewnik, że coś jest tak, czy tak, to jest absolutnie no, po prostu kłamstwo, nie wolno tak mówić, bo każdy ma indywidualny poziom hormonów, przy którym jego e, ciało funkcjonuje tak, a nie inaczej. Tak jak powiedziałam, indywidualną wrażliwość tkanek, no i jeszcze pewne genetyczne uwarunkowania do tego czy tamtego. To co jeszcze robi nam nadmiar androgenów w organizmie, to jest również, tak jak powiedziałam, trądzik, to jest często łojotok. Więc jeżeli masz takie wrażenie, że włosy ci się przetłuszczają, że coś się tam robi na tej skórze, nie? że tam swędzi, coś, coś tam wydrapujesz, jakieś takie różne dziwne rzeczy, albo na przykład makijaż no ledwo se go zrobi, że on ci się już zaraz świeci, to można podejrzewać, że to jest nadmiar androgenów. I teraz zobaczcie, jaką ściemą wielką jest kosmetologia. Bo możemy mówić, że wiecie są cudowne środki. Pewnie słyszeliście o tym, środki na łojotok, kremy na pryszcze, kremy oczyszczające, zabiegi oczyszczające. I im więcej się starasz, tym gorzej wychodzi, nie? No, bo jak krem działa? Krem działa tylko z zewnątrz, troszkę może to pomoże i złagodzi. Wydaje mi się, że bardziej pomaga to, jak po prostu tego nie ruszasz, nie ciśniesz i nie roznosisz tych, tego stanu zapalnego po całej cerze. Troszkę to pomoże, ale mówienie, że. Te zabiegi wszystkie kosmetyczne uratują Twoją cerę i Twoje włosy, to jest bzdura i to jest oszustwo, bo jeżeli coś się dzieje od środka, od strony hormonalnej, to jak ty możesz to naprawić, nakładając tylko i wyłącznie krem. Dlatego też, jeżeli kobiecie, wypadają włosy, to jest coś takiego, jak e, specjalne, specjalne szampony czy takie wcierki, które wciera się w skórę głowy i mówi się, że one działają dopóki je stosujesz. Niektórzy mówią tak, e, bez sensu w ogóle, to nie działa, nie? To nie działa, bo to działa jak ja stosuję, jak nie stosuję to mi wszystko wypadło. No tak, dlaczego działa? Działa dlatego, że to zmniejsza ilość dihydrotestosteronu w okolicach cebulek, czyli to ci wnika przez skórę głowy i działa. Działa wtedy, kiedy to stosujesz, więc jeżeli te wcierki, które właśnie mają taki na celu, to jest piliksodyl bodajże. Jest, jest kilka też takich substancji, więc jeżeli są to wcierki, które obniżają poziom dichydrotestosteronu, to one będą działać dopóki je stosujesz. Więc jak to działa, jak stosujesz, to stosuj po prostu, bo to jest skuteczne. Warto też coś spróbować zrobić, żeby tego dichydrotestosteronu nie było tak, tak dużo. Ale to, co powiedziałam, że bardzo ważne jest, żeby określić, jaki jest poziom hormonów, wszystkich. Więc badanie nie jest tanie, bo sam dihydrotestosteron kosztuje 120 zł, a trzeba było, jeszcze raz powiem, które badania: dihydrotestosteron, DHAs, androstendion, testosteron, testosteron wolny, SHBG. U kobiet jeszcze warto zrobić LH, FSH, tam w tam czwartym, piątym dniu cyklu. No, jest radiol. I prolaktynę, więc tego jest naprawdę bardzo dużo. Mm, I później wdrożyć jakieś postępowanie. Na pewno czekacie na jakie? Ja Wam zaraz powiem, jakie postępowanie. I po wdrożeniu trzeba za jakiś czas powtórzyć te hormony. No i kurczę. Tak się czasami zastanawiam, wiecie, za co my tę kasę do NFZ płacimy, nie? Powinno być tak, ale to jest chyba jakaś utopia, że idziesz do endokrynologa, mówi, że ci te włosy wypadają. Endokrynolog tak patrzy na ciebie i mówi, no ja ci pomogę, nie? Ja ci pomogę, od tego jestem. I endokrynolog na NFZ, ja myślę, że to się należy jak psu buda, jak to się mówi, czy jak psu miska, czy jak ciepłe posłanie, czy jak każdemu człowiekowi schron, to to on ci zleca cały ten pakiet, panel, daje ci jakieś tam leki i po pewnym czasie robi kolejny pakiet i ocenia, czy jest lepiej, nie? No, a jak ja to się nasłucham czasami, co lekarze mówią do pacjentów, to poważnie, na przykład pacjentka z wzdęciami od kilku lat, a lekarz do niej, może pani powietrze łyka, nie? Więc odbiegając od tematu, ale wracając do tematu, to androgeny mogą również powodować minimalizację cebulek włosowych, co może oznaczać, że te włosy odrastają takie cieniusieńkie. Tak? Możecie zauważyć, że z wiekiem teoretycznie jakby no, no, no odrastają te włosy, tak, ale, no ale one odrastają takie cieniutkie i wcale się nie pogrubiają, wcale nie wyglądają dobrze i mamy tych włosów jakby i tak mniej, więc tu niestety również na to oddziałują androgeny. Dobra, no to teraz powiedzmy sobie, co może pomóc, jeśli chodzi o suplementację. Więc znam tutaj kilka suplementów, które mogą okazać się pomocne. Zainteresujcie się kochani wierzbownicą. Wierzbownica suplement, który może zmniejszyć konwersję właśnie do dihydrotestosteronu. Jak zaczniecie czytać, tam będzie napisane, że to jest dla mężczyzn, ale kobietom może bardziej pomóc. Kolejna rzecz, palma sabałowa. Przy czym dawki muszą być ustalone bardzo, bardzo indywidualnie. No, znowu wam nie powiem ile, bo na jednych zadziała 300 mg palmy sabołowej, na kogoś innego 1600 mg. To są ogromne rozpiętości, nie? Więc temat, wiem, że on wydaje się po prostu dramatyczny, ale myślę, że. Kobiety, które mnie teraz słuchają, które doświadczają takich problemów z wypadaniem włosów, wiedzą jak istotne jest to, że włosy no, są ważne dla kobiety i wiedzą jak dużo kasy można wydać nie? na różnego takie terapie, jak one się tam nazywają, mezoterapia chyba, nie? Takie przykładają urządzenie, tam nakłuwają i coś wstrzykują. Sama sobie kiedyś coś takiego robiłam, to w ogóle nic nie pomogło, więc może to by pomogło, gdyby tam wstrzykiwali preparaty właśnie zawierające antydihydrotestosteron, nie? E, więc wierzbownica, palma sabałowa może pomóc cynk, e, w przypadku kobiet, które mają Hashimoto może również pomóc selen, e, może również pomóc mioinozytol, przy czym ten mioinozytol to też często no nie takie dawki, wiecie, jakieś tam jeden gram. Tylko tu wchodzimy nawet na dawki 5 gramów, więc też uczulam, że to są często bardzo duże dawki suplementów. Z takich dwóch, które właśnie zmniejszają tą konwersję, to jest wierzbownica i to jest palma sabołowa, i można sobie połączyć je razem. To, co może korzystnie wpłynąć na konwersję hormonów cynk, selem, bo to jest też związane z tarczycą, warto pamiętać, że jeżeli suplementujemy cynk, to również powinniśmy suplementować miedź. Nie pamiętam dokładnie tego stosunku, czy to jest 5 do 1, czy to jest 10 do 1, sprawdźcie sobie to, ale też warto wcześniej oznaczyć, bo Spotykam się z takimi sytuacjami, że ktoś ma niedobór cynku, a nadmiar miedzi. Jeżeli masz teraz nadmiar miedzi, to niestety, ale może to oznaczać, że masz nadmiar rtęci w organizmie, bo wysoki poziom miedzi często jest skorelowany z obciążeniem metalami ciężkimi. Metale ciężkie również mogą zaburzyć gospodarkę hormonalną. Widzicie, że to jest czasami taka droga trochę. Hmm, nie wiem, tak na ślepo, nie? tak coś robimy, no niby działa, nie działa do końca, bo człowiek nie jest tylko i wyłącznie hormonami, no człowiek jest całością, więc może się okazać, że te zaburzenia przysadki mózgowej wynikają również z akumulacji metali ciężkich. Można sobie zrobić analizę pierwiastkową włosa, żeby oznaczyć metale ciężkie, oznaczyć pierwiastki, ale... To, że wam tam wychodzą jakieś niedobory w tej analizie pierwiastkowej włosy, to wam powiem, że tak z doświadczenia z gabinetu dietetycznego to nie jest tak, że jeżeli wychodzą tam niedobory, uzupełnicie niedobory, to będzie super, nie? Jeżeli uzupełnicie biotynę i nawet będziecie brać 50 tysięcy procent normy, tamte 10 tysięcy mikrogramów, no to to, że włosy zaczną odrastać, no nie, bo na Włosa na cebulki nie działa tylko biotyna. Biotyna może sprawić, że wasz organizm będzie się lepiej detoksyfikował, może sprawić, że włosy będą bardziej błyszczące, ale nie sprawi, że dihydrotestosteron będzie inaczej oddziaływał na cebulki, po prostu, nie? Co jeszcze? No może się okazać, że jod będzie też pomocny. Trzeba pamiętać, że receptory jodu są w całym naszym ciele. Od jodu również zależy praca tarczycy, ale jod to jest temat bardzo kontrowersyjny. I teraz, gdybyście chcieli sprawdzić sobie poziom jodu, no to najlepszym badaniem jest zrobienie sobie analizy dopowa zbiórka moczu i wykonanie tutaj poziomu jodu. Uczulam. Bo kiedy patrzę na badania, które wracają od moich pacjentów dietetycznych, to czasami się za głowę łapię, jakie błędy robią laboratoria. Jeżeli będziecie robić sobie taki test, to pamiętajcie dokładnie, ile nazbieraliście moczu i sprawdźcie, czy laboratorium Wam to dobrze wyliczyło. Dlatego że spotkałam się z tym, że ktoś wypijał 2 litra, litrów płynów dziennie i wiedziałam o tym, że tyle wypija. A jak odebraliśmy. Wyniki, to tam było napisane dobowa zbiórka moczu 1 litr. No pytam tej osoby, ile odda moczu? No całe pudełko. No całe pudełko to ma 2 litry, nie? I no i tu już był błąd, bo z tego badania wynikał, że pacjent ma właściwy poziom jodu, a po przeliczeniu tego jeszcze raz okazało się, że ma niedobór jodu. No ale z jodem jest problem taki, że jak poczytacie badania, no to się okaże, że jod idzie w parze z Hashimoto i osoby, które suplementują jod, mają nasilenie Hashimoto, co jest nieprawdą. U jednych jod zadziała świetnie, a u innych rzeczywiście może nasilić autoagresję. Ważne jest, żeby jod, jeżeli stosujecie, zresztą ja nagrałam na ten temat film, możecie sobie go poszukać na moim YouTube czy na Instagram TV. Um, yy, no, i tam, tam właśnie opowiadam o tym protokole jodowym. Więc jeżeli jod, no to tylko w protokole z selenem, cynkiem, witaminą A, e. e. Ważne, żeby też helatory sobie wdrożyć, no bo następuje wyrzucanie toksyn z organizmu. Ważne też, żeby wiedzieć, jaki jest stan tarczycy. I teraz, jak powiedziałam o tych badaniach, które, e, które się robi właśnie przy androgenicznym wypadaniu włosów, to muszę Wam jeszcze powiedzieć, że. No, może być tak, że te włosy wypadają, dlatego że mamy niedoczynność tarczycy, więc tutaj warto by było zrobić sobie pakiet antyTPO, antyTG, TSH, FT3, FT4, yy, odwrotne T3. No, i może być tak, że te włosy wypadają z powodu problemów z tarczycą, ale jednocześnie z problemów związanych z nadmiarem androgenów. Więc weźcie to pod uwagę, że problem może być dwutorowy. tak? To nie jest tak, że jeżeli odkryliście, że macie Hashimoto, oho, mam Hashimoto, wszystko jasne, już wiadomo, czemu mi włosy wypadają. No to przecież bardzo często widzę sytuacje takie, że ktoś zaczął przyjmować hormony, a stan włosów się absolutnie. Nie poprawił i pojawia się dramat. Natomiast informacją, taką pierwszą informacją o tym, że z waszą tarczycą jest coś nie tak, i tu przechodzimy sobie do tematu drugiego, są wypadające brwi. Sama straciłam brwi, stąd mam makijaż permanentny. One najczęściej wypadają od tego miejsca tutaj na końcówkach, no i się mocno przerzedzają. Od tego najczęściej wypadają właśnie brwi, czyli od niedoczynności tarczycy, subklinicznej niedoczynności tarczycy. Ktoś się zapytał, czy również od niedożywienia wypadają włosy czy brwi. Niekoniecznie dlatego, że znam osoby, które są niedożywione, w sumie całkiem niezły stan włosów, mają nawet czasami mają okres, więc tak jak mówię, to są bardzo, bardzo indywidualne sprawy. Oczywiście, czasami jak ktoś poprawia sposób odżywiania się, to wszystko się zmienia, ale być może, że dlatego, że globalnie też wpływa na cały organizm, bo organizm, który ma stan zapalny, powinien być dobrze odżywiony. Więc e, jeszcze do tych dwóch pierwszych tematów, jeżeli Kobieta ma nadmierne włosienie na ciele, to jedynym ratunkiem jest terapia laserowa w tej sytuacji, bo jeżeli już włosy raz wyrosły i te cebulki się pogrubiły, to przyjmowanie suplementów zapobierze jakby czemuś na przyszłość, ale no niestety nie wypadną wam włosy, te, które już urosły, więc jeżeli kobiecie rosną włosy na brodzie, to nawet jeżeli zacznie przyjmować sobie palmę sabołową, czy wierzbownice czy inne, czy mioinozytol, to nie sprawi, że te włosy staną się mniejsze, że wypadną, że nie będą widoczne. A więc tutaj terapia laserowa jest bardzo, bardzo pomocna. Ja jestem absolutnie zwolennikiem tego. A oczywiście, że czytam te wszystkie komentarze na swój temat, że tam brwi, że co zrobiła i tak dalej. Fajnie się siedzi i mówi. I dzisiaj też, jak zrobiłam taką ankietę u siebie na... Instagramie, zapytałam, czy jesteś tak głęboko w sercu szczęśliwy, no to się okazuje, że nie wiem, jak wyglądają teraz te wyniki, ale w południu widziałam, że 50% czuje się nieszczęśliwych, A, więc zakładam, że często tą naszą nieszczęśliwość przerzucamy też na inne osoby, i tak po prostu, zamiast coś zrobić ze sobą, to tak Chcemy dokopać innym. I osoba, która traci włosy, osoba, która ma trądzik, pomimo tego, że już ma swój wiek jakiś tam określony, ale widzicie, no, jeżeli te włosy mogą wypadać od nadmiaru androgenów w wieku 70 lat, to trądzik można mieć do, do późnych lat życia, nie? Tak na dobrą sprawę, bo on jest przecież od androgenów. Jeżeli się traci brwi i ten wyraz twarzy jest taki, że rano cię każdy pyta, czy ty jesteś chora, bo tak wyglądasz, nie, to nie zrozumie tego osoba, która nie ma żadnych problemów z włosami, żadnych problemów z brwiami, i nikt się jej nie pyta, czy jesteś chora i co ci się stało, że tak wyglądasz. Więc powiem wam, że ja osobiście mam to totalnie gdzieś. Nie powiem, że w dupie, żeby mi się homoroidy nie zrobiły. Ale mam taki do tego stosunek na zasadzie olać, to oczywiście pokazuje czasami, jakie komentarze do mnie ludzie piszą, ale to tylko dlatego, że ja nie chcę, żeby takie tematy były zawiętane pod dywan, wiecie, o co chodzi. Ja wiem, że najlepiej taką osobę olać i takie osoby są blokowane na moim kanale od razu. Według zasady, kto się przy ten wy, i to jest ważna zasada, którą możecie stosować w swoim życiu, więc jeżeli są tu kobiety, które myślą o tym, żeby sobie zrobić makijaż permanentny, bo im wypadły rzęsy, brwi, yy, czy sobie zrobić coś tam z włosami, czy no nie wiem, cokolwiek, to po prostu róbcie tak, jak Wam serce podpowiada, a nie kierujcie się tym, co mówią inne osoby, bo inna osoba albo jest właśnie sfrustrowana i będzie Ci do, docinać, bo, bo sama nie ma odwagi i nie, nie, nic z tym nie zrobi, yy, albo nie rozumie Twojego problemu, bo sama nie ma takiego problemu. Wracając jeszcze do tych tematów, które miały być poruszone, no to już powiedziałam, brwi to kwestia, kwestia tarczycy, i brwi nie odrosną raczej, nie spotkałam się z tym. Są różne substancje, wiecie, to takie na poroz rzęs, na porozbrwi. brwi. Jeżeli jest niedoczynność tarczycy, to najczęściej, jeżeli już się straciło te brwi, to no, umówmy się, ale szału nie będzie. tego blondynki mają trochę gorzej niż brunetki. Um, no można sobie tam próbować coś wyregulować, ale jak nie ma włosów to ciężko jest nawet, że tak powiem, henne sobie zrobić. Słyszałam o takich sposobach jak olej rycynowy, który się smaruje czy właśnie te wszystkie takie for lashes, long lashes i tak dalej, które się nakłada i po tym może coś tam nam wyrosnąć. No można próbować, można. Wszystko dla ludzi, że tak powiem, jeszcze odnośnie olejku rycynowego. To też warto wspomnieć o tym, że olejek rycynowy ma takie właściwości, że można robić sobie z niego okłady na podbrzusze. Nakłada się olejek rycynowy, tylko trzeba kupić większe opakowanie, kupuje się termofor i tak się leży codziennie godzinę, najlepiej przed spaniem w łóżku. Z tym olejkiem recynowym. Podobno jest bardzo pomocne przy policystycznych jajnikach, endometriozie i dolegliwościach związanych z, z okresem. Natomiast temat jest mega, mega szeroki, no bo jakbyśmy chcieli wchodzić, wiecie, w napięcie przedmiesiączkowe, zły nastrój i tak dalej. Wiadomo, to są zaburzenia hormonalne, pewne są genetycznie warunkowane. W niektórych sytuacjach mogą pomóc suplementy, tak jak powiedziałam, bierzmownica palma, cynk, selen, jod, mioinozytol w wysokich dawkach. Czasami pomocny jest NAC, acetylocysteina która wspomaga wątrobę, a wątroba jest nam absolutnie niezbędna do tego, żeby nastąpiła właściwa konwersja hormonów, właściwy metabolizm hormonów, powiecie, wiecie, minimalna encefalopatia wątrobowa również ma kosmiczny wpływ, tego sobie z tego nawet nie zdajemy sprawy, na właśnie funkcjonowanie naszych hormonów, więc nak również no, jako coś pośredniego może mieć wpływ, nie? Dlatego widzicie, że pewnie samodzielnie troszkę ciężko ogarnąć ten temat i ja już gadam o tym godzinę i wyobraźcie sobie, że każdy może mieć troszeczkę inny problem, dlatego sugeruję, że jeżeli macie taki problem, to umawiajcie się, możecie się do mnie umówić, do moich dziewczyn do dietetyka. Chciałam powiedzieć, że do dietetyka. No ale zdaję sobie sprawę, że dietetycy też są różni i nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Mogę sobie też uświadomić, jak dużym problemem mogą być te badania, które są kosztowne, ale tak jak mówię, trzeba próbować szukać endokronologa, który to zleci. Przechodząc do ostatniego punktu, bo już się tak bardzo rozgadałam, nie wiem, czy jeszcze ktoś tutaj ze mną jest, widzę, że parę osób tak, to, e, e, to sen, sen, niebieskie światło, okulary, jakość tego snu. Po pierwsze, e, to, co jest ważne. Ja używam takiego zegarka Garmin, to jest bodajże 735, ale to nie ma znaczenia, jaki Garmin, jak sobie tam wpiszecie Garmin, w internetach to znajdziecie jakieś. Są opaski na rękę przeróżne. Naprawdę. Ja, ja nie mam zdania. Ja nie wiem, który jest najlepszy. Znajdźcie taki, na który was stać. Który uważacie, że jest ok, Możecie kupić używany, możecie kupić nowy. Słuchajcie, to nie musi być dokładnie taki, jaki ja mam. Nie? nie każdy znajdzie, co tam uważa. Ja uważam, że tam za 100 zł też można znaleźć fajne opaski, one też fajnie liczą sen. Nie wiem, jakie to jest oddziaływanie na organizm. Nie pytajcie się mnie o to, bo nie wiem. Na pewno pole elektromagnetyczne to telefon. No bo on się łączy z nadajnikami, a jeszcze gorzej, jeżeli telefon ładujecie w sypialni, jeszcze gorzej, jak macie jakieś tam urządzenia elektroniczne podłączone do prądu w sypialni, kontakty, które macie przy samym uchu, to wszystko emituje pole elektromagnetyczne. I pole elektromagnetyczne niestety wpływa negatywnie na przysadkę mózgową, na wydzielanie melatoniny, a melatonina jest jednym z silniejszych hormonów, które. Regenerują nasz organizm, które naprawiają go, które działają antynowotworowo, i badania pokazują jasno, że osoby, które rozmawiają częściej przez telefon, częściej cierpią na subkliniczną niedoczynność tarczycy, częściej cierpią również e, e, na problemy z tarczycą, częściej niestety cierpią na nowotwory piersi, nowotwory tarczycy, endometriozę. Tak samo jak kobiety, które pracują w pracach, w których jest zmiana, czyli zaburzają sobie rytm dobowy. To, co jest ważne, o tu jeszcze Kasia napisała, też mam, ale łączy się przez bluetooth, jeśli polecisz. A więc kochani, jeżeli ktoś mówi, opaski są do dupy i nie warto ich stosować, bo są szkodliwe, no dobra, ale co one tam się łączą? Nie? Łączą się jakiś, przez jakiś bluetooth, to jest małe natężenie tego pola. To nie jest takie pole elektromagnetyczne, spróbujcie sobie zrobić test. Podłączcie sobie laptopa do prądu, niech on się ładuje, najlepiej jeżeli ma metalową obudowę, stańcie bosymi stopami na trawę, poczujecie jak to kopie, naprawdę i to jest to pole elektromagnetyczne, tego się bójcie. Albo kupcie sobie miernik, można kupić na Allegro miernik pola elektromagnetycznego, sprawdźcie gdzie macie to pole elektromagnetyczne i będziecie wiedzieć. I myślę, że takie opaski, zegarki to jest pikuś, pikuś w porównaniu do tego gdzie wynosicie telefony. W kieszeni przedniej, tylniej, w torebce, przy uchu ciągle gadacie, ciągle patrzycie, przewijacie, a gdzie niebieskie światło, które oddziałuje na wasze oczy, ludzie nie patrzą na tak ważne rzeczy, a skupiają się na takich pierduletach jak szkodliwość opaski. Nie? A taka opaska, co wam da? Ona wam pokaże, jak wy śpicie. Może być na przykład taka sytuacja, że ty śpisz 8 godzin i nagle stwierdzasz. Kurde, no muszę spać 9 godzin, bo ja się te 8 godzin nie wysypiam. Co jest grane? Czemu nagle muszę spać 9 godzin? I wtedy wystarczy, że wejdziesz sobie w ten właśnie zapis snu, który ci sprawdza jego jakość, a jakość snu to jest ilość snu płytkiego i głębokiego. Każda faza jest nam potrzebna. I mniej więcej to powinno być około 50%, czasami mniej snu głębokiego. Czyli powiedzmy, jak śpisz 8 godzin, to całkiem nieźle będzie, jak będziesz mieć 3 godziny snu głębokiego, a idealnie jak 4. Widzicie, kiedy osiągam 4 godziny snu głębokiego. Cztery godziny to osiągam tylko i wyłącznie na urlopie, jak jestem pod namiotem i jak nie korzystam z żadnych urządzeń elektronicznych, z wyjątkiem tego, że noszę na sobie zegarek i noszę telefon, ale nie zaglądam w telefon wtedy, kiedy się zaczyna ściemniać. Wtedy mam cztery godziny snu głębokiego, no i cały dzień przebywam na zewnątrz. Jeżeli pilnuje się z tym, żeby wieczornie korzystać z elektroniki, albo jak już muszę, absolutnie. Ja mam wszędzie te pomontowane filtry światła niebieskiego, czyli e-flux e, na telefonie, na komputerze, ale to nie do końca jest ok. E, więc wtedy pozostają Wam okulary: okulary blokujące niebieskie światło i takie okulary warto sobie zakupić. I tu e, tych okularów jest pełno. I różne osoby proponują takie okulary. Ja ostatnio zamówiłam, zresztą też wam polecam. Zaklądnijcie sobie na stronę biohacker.pl i tam wpiszcie okulary blokujące światło niebieskie. Dlaczego biohacker? Bo uważam, że Mateusz pisze genialne artykuły. One są skierowane w dużej mierze do facetów, ale jest dużo takich tematów, które również, z których kobiety mogą czerpać fajne informacje. Może uda mi się z Mateuszem, jak go namówię, to może mi się uda zrobić live'a w piątek, następny piątek właśnie, bo się wybieram do Warszawy, gdzie będę prowadzić wykład jak skutecznie schudnąć i o tym, co mówiłam dzisiaj, jeszcze więcej o wielu hormonach przez 5 godzin będę mówić, więc zapraszam, kto jeszcze nie ma biletu, a chce się ze mną w Warszawie spotkać, to będzie ostatnie takie szkolenie. Ono znika z naszego repertuaru. Już nie będzie tego, jak skutecznie schudnąć. To jest poważnie żaden clickbait, bo ja mam już zrobiony terminarz na 2020. A wiem, że jak chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to mu powiedz, jakie masz plany, nie? Eee, albo wiesz, no, dostanie zajadów. Ale faktycznie mam plan zrobiony do 2020 roku, do grudnia, więc wiem, jakie będą wykłady. No i wybieram się... Eee, do Warszawy w piątek i mam nadzieję, że uda mi się z Mateuszem namówić go na to, żebyśmy zrobili jakiegoś fajnego live'a. Więc te okulary ja kupiłam też właśnie u Mateusza, bo on ma Uweksa, którego w sumie nigdzie nie mogłam w Polsce znaleźć. Kosztują 89 zł, wygląda się jak spawacz, ale to nie ma znaczenia, bo ja z nich korzystam tylko i wyłącznie wieczorem. No nie robię z siebie <laughs> Spawacza w ciągu dnia. Mam te fluksy wszędzie poinstalowane. Więc, jeżeli wieczorem mam taką sytuację, no że muszę, no już w zimie wiadomo, o 16 się robi ciemno i nie chcę się naświetlać tymi urządzeniami, to wtedy zakładam te okulary. To, co ważne, rano też nie powinniśmy zaglądać w te urządzenia, bo wtedy nasza przysadka się gubi, myśli, że jest dzień. Co to jest ważne, ważne jest wydzielanie melatoniny w nocy, bo tak jak powiedziałam, ona nas regeneruje, naprawia. Więc sprawdzajcie sobie też ten sen. No, nie mam tych okularków. No, właśnie tak się rozglądałam. Nie mam. Ja je zabrałam do domu, te Uweksy. Ale jeżeli wpiszecie Uweks, okulary blokujące niebieskie światło, to na pewno znajdziecie. To są takie z żółtymi szybkami. Jeżeli ktoś jeździ na nartach i używa takich gogli, Uweks to jest taka popularna firma, która między innymi produkuje gogle dla na, na narciarzy. Ja myślę, że właśnie to są te, te szybki, że teoretycznie. W sumie mogłabym siedzieć w takich goglach, tutaj, no ale to niewygodnie, bo jest wtedy ocieplenie przy twarzy. No, tu jednak jest jakiś prześwit powietrza, więc jak idę do łóżka e, i muszę jeszcze zajrzeć w telefon, albo, no nie wiem, ustawić sobie budzik, czy mam to światło w domu włączone, chcę poczytać jakąś książkę, to wtedy jednak warto sobie założyć tego typu okulary. One bardziej chronią przed urządzeniami, no przed telewizorem, też nie powinniście tego robić. I powiem Wam, że to ma ogromne znaczenie. Nie chcę się też mega rozwodzić na temat snu, bo już gadam z wami tutaj ponad godzinę, a to jest też temat rzeka. Wchodźcie do mnie na YouTube. Tam nagrałam dla was mnóstwo filmów o śnie, o jakości, o tym, jak spacery wpływają, uziemianie, słońce w ciągu dnia, ekspozycja na słońce, ekspozycja na niebieskie światło. Uwierzcie, że to wszystko ma znaczenie. Jeżeli kobieta myśli, że jedyną sensowną rzeczą, jeżeli jest Otyła jest dieta. To jest absolutnie w błędzie. I dietetycy, którzy wciskają ciemnotę, że wystarczy jeść pięć posiłków w ciągu dnia, i kalorie mogą się zgadzać, i powinny się zgadzać, i już wszystko będzie cudownie, to dla mnie to jest jak lekarz, który powie ci, że starczy, co jest ok, bo ci zbadał TSH, nie? Bo w ten sposób absolutnie nie wpłyniemy na gospodarkę hormonalną. Trzeba też pamiętać, że są tak zwane hormonalne zaburzacze jeszcze, i to mogą być wszystkie plastikowe opakowania, folia aluminiowa, antyperspiranty, kremy, które na siebie nakładacie, szminki, których używacie, a zjadacie. No, tego jest naprawdę bardzo dużo i temat jest tak rozległy, że mogłabym zrobić tylko i wyłącznie wykład na temat androgenów i tak dalej. Um, jeśli chodzi o androgeny, to. Więcej też w kontekście właśnie PCOS i androgenów i diety i suplementacji. O tym mówię na wykładzie Insulino oporność dieta i styl życia. Na niego też się możecie już zapisać. On będzie we wrześniu. I ten wykład jest 16 listopada we, Wroc we wrześniu, chciałam powiedzieć we Wrocławiu. On jest 16 listopada we Wrocławiu. Można się zapisywać, są bilety. Po drodze jeszcze, tak jak mówiłam, 12, teraz ten najbliższy weekend, jak skutecznie schudnąć, gdzie będę mówić o głodówkach, jaki mają straszny wpływ na nasz organizm, dobry, ale i straszne niekiedy, jak sobie kobiety jeszcze mogą dowalić niestety do tego, co się dzieje. Będę mówić o leptynie, będę mówić o stylu życia, w ogóle tak, to wszystko, co ma wpływ, dlaczego ty nie możesz czasami schudnąć, pomimo, że stosujesz dietę, um, więc termin 12 do rozważenia we w Warszawie. Do rozważenia kolejna rzecz, to, są, to jest wykład, który też poprowadzę tylko i wyłącznie jeden raz. To jest wykład na temat alergii, nietolerancji pokarmowych, nietolerancji histaminy, obciążenia metalami ciężkimi, jak się detoksyfikować, jak się pozbyć alergii, jak naprawić jelita. To jest wykład, który będzie 26 października w Warszawie. Też już można go kupić na naszej stronie iwendieta.pl w zakładce wydarzenia. I tak jak mówię, będzie tylko raz. No, a później to, co już dalej leci, to jest jeszcze insulinoporność Wrocław i Warszawa, psychodietetyka, No, tam się już kończą miejsca, tam jest jakiś szał, jeśli chodzi o ilość miejsc w Warszawie. Także o pytanie, no, co zrobić, kiedy leptyna jest obniżona? No to przyjdźcie na ten wykład, to Wam powiem. Już, już mega powiem Wam, długo gadam, mnie. To już jak jest, to już ten live się zrobił, jak, jak wykład. Obniżona leptyna informuje organizm o tym, że jesteście niedożywieni i będzie się zachowywał tak, jakbyście byli niedożywieni, więc będzie hamować wszystko. A, mm, nocne poty przed miesiączką, co zrobić? Tutaj mogą być pomocne na przykład 5-HTP, ale że tak powiem, sprawa indywidualna. Dobra, kochani, widzę, że... Zamiast live'a, to po prostu zrobił nam się tutaj jakiś taki wykład. Widzę, że mieliście jeszcze sporo pytań. Niektórzy z Was pisali, że śpią półtorej godziny czy godzinę 15, Jeszcze chcę Wam coś powiedzieć na temat tego, tego snu głębokiego. Na przykładzie moich podopiecznych, że na przykład ktoś, kto mieszkał w centrum miasta, miał dwie godziny snu głębokiego, ktoś, kto się wyprowadził poza miasto, nagle ma trzy godziny snu głębokiego. Jeżeli korzystacie z takiej opaski, to nagle się okaże, że jesteście w stanie rozróżnić co dobrze działa, co źle. Jak działa na was światło, jak działa na was komputer, jak działa na was uziemianie, jak działa spacer. Zauważycie mocną korelację, na przykład kiedy wieczorem zaglądam w telefon, to nie umiem spać później, no po prostu kładę się i myślę jak tu zasnąć. Czasami jest tak, że się wybudzamy w nocy, o. Jeżeli ktoś tak ma, bo też dużo takich osób jest, że jeżeli fajnie Wam się zasypia w nocy, czyli kładziecie się i zasypiacie, a później się wybudzacie, to to jest histamina. To jest histamina. Histamina pojawia się w sytuacji, kiedy jest stan zapalny, i jak mówię o stanie zapalnym, to mam tak zwane ciche, nieme stany zapalne i histamina się wydziela jako pierwszy mediator stanu zapalnego. No, histamina jest kojarzona akurat z ukąszeniami przez owady, was później swędzi, albo jak ktoś ma alergię, że mu tam katar leci. To wyobraźcie sobie, że wasz organizm jest w takim stanie. Na przykład, jeżeli wypijecie wino, jeżeli zjecie wieczorem czekoladę, czy jeżeli zjecie białko jakieś, jak zjedziecie więcej mięsa, deskę serów, nie wiem, albo po prostu macie stan zapalny, to się wybudzicie, bo histamina pobudza nasz mózg. Histamina może powodować zaczerwienienie, katar, endometriozę, zaburzenia neurologiczne, a nawet wzdęcia, więc niektórzy sobie szukają nietolerancji pokarmowych i... No, i trochę niestety popłynął finansowo, a się okaże, że to zupełnie nie to. Trzeba było szukać stanu zapalnego. Więc, jeżeli ktoś się w nocy wybudza, to trzeba popracować nad stanami zapalnymi, ewentualnie suplementacja obniżająca poziom histaminy. Ale o tym będę mówić na wykładzie właśnie dotyczącym tych alergii 26 października. Także, jeżeli kogoś ten temat interesuje, to zapisujcie się, bo mm, no zawsze po wykładzie możemy sobie jeszcze zrobić takie QA, zawsze zostaje godzinkę, żebyśmy mogli więcej. Po, por, porobić. A jeżeli się ktoś wybudza, bo ma małe dzieci, to jakby to jest zrozumiałe. Moje dziecko mnie też w nocy kopie. To tutaj sposobów jest kilka: no. zamykasz pokój i po prostu jesteś egoistką, albo wsadzasz sobie zatyczki do uszu, albo budujesz sobie jakąś barykadę w łóżku antykopaniową, bo dzieci to, wiadomo, różne pozycje przybierają na 100%, są takie ścianki, które się wkłada do łóżka. Jak ktoś ma zwierzaki, to je zostawia za drzwiami i wsadza sobie zatyczki do uszu, i to powoduje, że lepiej śpimy. Czasami nam pomaga e, zaciemnienie roletami, z żaluzjami, opaski na oczy. Spróbujcie e, wykorzystać naprawdę zatyczki. To jest bardzo, bardzo pomocne. I jeżeli ktoś się wybudza na siku, często oddawanie moczu może być powiązane akurat z obciążeniem metalami ciężkimi. Trzeba się zastanowić, czy nie było kiedyś plomb, na przykład rtęciowych, takich srebrnych. To też może być jedna z przyczyn. Dobra, ciągniecie mnie za język, ja bym mogła gadać i gadać. Temat jest ciekawy. Wiem, że niektórzy sobie zrobili notatki. Jeżeli wykład jest ciekawy, to prośba o udostępnienie go prośba o zaproszenie znajomych do obserwowania tego profilu. Będzie mi bardzo miło Ym, i mam takie marzenie, żeby na moim YouTubie uzbierać 100 tysięcy subskrybentów. Chciałabym dostać od YouTube'a, wiecie, taki, taką plakietkę i tak sobie wezmę i postawię, nie? Więc y, jeżeli uważacie, że to jest fajne, to udostępnijcie później ten, te, tego live'a, choćby na przykład z YouTube'a y, i zapraszajcie do subskrypcji. Będzie mi miło, y, jeżeli... Chcecie, bo jeżeli nie, to nie. Ja robię to dla Was, mam takie poczucie misji, nie oczekuję niczego w zamian, więc jeżeli ktoś nie udostępni, to dla mnie to też jest ok. No, kochani, ściskam Was, pięknego dnia Wam życzę, bo niektórzy to pewnie obejrzą jutro, albo pięknego wieczoru, jeżeli oglądacie wieczorem, ale jeżeli wieczorem, to raczej oglądajcie z tymi żółtymi okularkami. No, i do zobaczenia w następnym live. Postaram się dla Was jakiegoś zrobić. Jak tylko właśnie będzie taka sytuacja, o, ostatnio nawet y, zamierzam sobie zrobić lepszy internet w domu, będę testować. Okazało się, że, że mogę zamówić z innej firmy i wtedy będę mogła się z Wami regularnie łączyć. I może coś ustalimy, jakiś dzień regularnych liveów na jakieś określone tematy. Jak się uda, to będzie super. Jak nie, to też będzie super, bo zawsze możecie. Czytać i słuchać to, co mam dla Was do powiedzenia. Pa!